Minęła godzina 14, rozpoczynamy trzecią i ostatnią godzinę magazynu studenckiego, a poprowadzą ją w dalszym ciągu Kamil Zieliński, Danuta Łukasiewicz, a za stołem realizatorskim Krzesimir Lechowski. Rozpoczęliśmy trzecią godzinę magazynu studenckiego na 88,8 MHz. Nadal rozmawiamy o naszych planach tutaj na długi weekend i nie tylko. Zachęcamy do kontaktowania się z nami, szczególnie, że już wkrótce w naszym studiu zagości niezwykła osoba. Osoba, która, tak jak już wspominaliśmy, wie o ziołach chyba niemal wszystko, a na pewno bardzo, bardzo dużo. I będzie niepowtarzalna okazja, żeby zadać jej jakieś pytanie. No właśnie, albo zapytać, jakie nasz gość będzie miał plany na długi weekend. Też, jak najbardziej. W naszym studiu mamy już przemiłego gościa, którym dzisiaj jest Kasia Miłochna-Mikulska. Witaj, Kasiu. Witaj. Kasia jest zielarką praktykiem, jest animatorką kultury, a także absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Ostatnio Kasia brała udział w spotkaniu na Uniwersytecie Łódzkim Palce Lizać Kulturowe Przygody Kulinariów i opowiadała o tym, jak rozpoznawać i jak kulinarnie można wykorzystać dzikie rośliny jadalne. I właśnie dzisiaj chcieliśmy sobie z Kasią na ten temat trochę więcej porozmawiać i wgłębić się w pewne zagadnienia. Kasiu, pierwsze pytanie. Skąd w ogóle wzięły się twoje zainteresowania zielarstwem? Bo to nie jest takie popularne. Ludzie interesują się różnymi rzeczami, ale zielarstwem to tak... Chyba jesteś pierwszą osobą, którą spotkałam, która się tym interesuje. Jak to się zaczęło? Znaczy, jak używam, zielarstwem, jak każdy słyszy to słowo, to od razu myśli o tym, że się leczyć trzeba i tak dalej. Ja mówię rośliny jadalne, ponieważ marchewka też jest ziołem z punktu widzenia leczniczym, tak? Bo ona ma witaminę A i działa na oczy. Ale większość ludzi na nią patrzy jako marchewka w rosole na przykład. Czyli coś, co my jemy i dajemy dziecku zmiksowane, żeby sobie zjadło na przykład. Co tym mówimy marchewka, czyli warzywo. Warzywo. I jak słyszysz słowo zioło, to każdy myśli wiadomo o czym, plus jeszcze myśli o bazylii, oregano, estragonie. Tak, ewentualnie. To jest, tak, zioła są podzielone na owoce, warzywa, przyprawy, trujące i typowo medyczne zastosowanie. No farmakognozja, która zajmuje się między innymi właśnie substancjami, czy inaczej ziołami, roślinami i minerałami, jakby ona to wszystko łączy i pokazuje nam to, co my jemy z tej drugiej strony. Dobrze, ale jak się... A jak się u mnie to zaczęło? Tak. No u mnie się to je, normalnie, rodzinnie, od zawsze. Czyli ta lebioda, pokrzywa, herbatki, ja sobie... U mnie się nie kupuje melisy, u mnie się nie kupuje pokrzywa ani mięty, bo ona rośnie w ogródku, się ją zrywa i pije. Więc jakby, no to jest takie moje normalne menu. Ale jeżeli ktoś mieszka w bloku, no to tak trochę trudniej mu... Pamiętaj, że ludzie z bloku musieli się skądś wziąć, przeważnie ze wsi. No to fakt. Tak, więc, a później uciekają znowu na wieś. Ogólnie... Teraz się to takie modne i jakby trend stał, tak? Żeby się zajmować tym zdrowym jedzeniem i okazuje się, że to, co zdrowe, to w większości ma definicję zioło. Ale czy, jeszcze wracam do tych początków, czy jak byłaś mała, to nie wiem, mama chodziła z tobą po łące i pokazywała ci, Kasiu, to jest stokrotka, a to jest szczaw. Czy tak to wyglądało? A potem zaczęłaś w książkach szukać, szperać? Ja totalnie nie pamiętam, czy ona mi mówiła, że to jest szczaw, czy to jest stokrotka, bo od zawsze wiedziałam, że to jest stokrotka, to jest szczaw. Naprawdę. Prawdopodobnie po prostu obserwowałam, jak, no bo szczawiowe, jak moja mama robi zupę szczawiową albo ja, idę na łąkę i ją zrywam szczaw. No tak. I jedyne, znaczy takie pierwsze wspomnienia jakby z zielarstwem związane, to dziecko idź narwij mi szczawiu, będzie dzisiaj zupa. No i poszłam i narwałam, nikogo nie potrułam i wiedziałam, co to jest. Z pokrzywą to przygoda była taka, że się poparzyłam i wiedziałam, o co chodzi. Jeśli chodzi o takie używanie, no to ja pierwszy antybiotyk w życiu wzięłam w liceum. Wcześniej byłam leczona naturalnie. Zresztą mieliśmy bardzo fajnego lekarza prowadzącego. To była inny NFZ. Kiedy był ten lekarz rodzinny, a nie jakiegoś tam pierwszego, ostatniego i takiego kontaktu. Więc i były wystawiane bańki. Jak się człowiek skaleczył, to nie wiem, nie było szycia, tylko kompres, tak? Więc jakoś tak nie leciało się do szpitala od razu, nie wpadało w panikę.
Jasne. Wspomniałaś tutaj też o tym zrywaniu szczawiu, bo dzisiaj będzie szczawiowa. No jest to dosyć popularna zupa, bądź co bądź. Mhm. A czy jakieś inne przykładowe dania, które z tych różnych wszelkiego rodzaju ziół, czy roślinek, dzikich roślin jadalnych można właśnie stworzyć? Podobno jestem ekspertem w tym i wszyscy po prostu są zachwyceni moją kuchnią. Tak, może na przykład upiec ciasto pokrzywowo-czekoladowe. Tak, przyznaję się, że podczas spotkania na uniwersytecie była degustacja wyrobów również Kasi i to ciasto jadłam, przepyszne. Zazdroszczę w takim razie, bo ja też, jeszcze jak jest słowo czekolada, to od razu mnie to zdecydowanie przyciąga, bo ja bardzo lubię słodycze. Czy inne, jeszcze tak? Jakieś właśnie... Tempury. Tempury, ta nazwa popularna w Japonii i w Chinach, czyli liście, różne liście różnych roślin maczane w gęstym cieście naleśnikowym i smażone na głębokim tłuszczu. To jest tempura. Ja oczywiście tempurę nie mam prostej, bo to ciasto naleśnikowe ewoluuje u mnie, czyli to nie jest tylko mąka, woda albo mąka, mleko. Dodaję do tego różne ziarna. Na uniwersytecie mieliście okazję degustować tempury z sezamem i rodzynką, a maczane były liście babki lancetowatej. Mm-hmm. A czy takie przepisy, mówisz tutaj o różnych potrawach, czy przepisy do tych potraw można znaleźć gdzieś w jakichś specjalnych książkach albo po prostu w internecie? To znaczy są jakieś specjalne strony? Są przepisy moje autorskie. Są przepisy, które zaczerpnęłam od Ireny Gumowskiej. To jest taka autorka, zielarka i naukowiec, który no już nie żyje, ale jakby mam mnóstwo książek napisanych, na przykład Kuchnia pod chmurką. To jest każdy rodzic, który jeździł z dzieciakami pod namiot lub na letniki, tak? Coś takiego się nazywało. To miał tą książeczkę. Książka turystyczna też, kucharska jest jej autorstwa. Przepisy mojej babci. Mam takie kilkanaście kajecików zapisanych z różnymi rzeczami, nie tylko takimi kulinarnymi, ale i kompoty, syropy i inne fajne rzeczy. Tak więc, przecież oni mnie uczyli, tak więc... Do naszej rozmowy wrócimy po następnym utworze, a będzie to utwór Lang grupy Blank Mass. I am a master hunter. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, którym jest Kasia Miłochna-Mikulska. Kasiu, jeżeli chodzi o przepisy, to wydaje mi się, że znajdziemy je w różnych książkach czy na różnych blogach, prawda? Tak. Zdaje się, że ty też prowadzisz bloga. Tak, nazywa się tak jak moja firma w Miejskiej Kniei. I tam znajdziemy przepisy? Staram się sukcesywnie wrzucać przepisy, ale nie ukrywam, że w sezonie mam mało czasu, bo latam po krzakach. Mało siedzę przed laptopem, tak więc, ale w zimę nadrobię. Wiesz, wyobraziłam sobie ciebie, jak latasz po krzakach. I mam koszyczek wiklinowy. Aha, ale jak ktoś spotka ciebie taką latającą w tych krzakach... Przyzwyczaili się. Że nie tylko w sezonie grzybowym. Aha, i że nie tylko czarownicy, ale również ty, tak? Tak. Świetnie. Mam pytanie tego rodzaju. No dobra, dzikie rośliny jadalne, ty wiesz o nich tak dużo, ale czy twoim zdaniem każdy powinien coś wiedzieć na ich temat? A jeżeli tak, to dlaczego? Dlaczego tak albo dlaczego nie? Matko, czy powinien? Znaczy jest z mojego założenia, to każdy powinien być oświecony i wiedzieć wszystko. Lub dążyć do tego, żeby wiedzieć wszystko, nie tylko w dziedzinie roślin, ale ogólnie naszego świata, który nas otacza. Aha. Jeśli chodzi o dzikie rośliny jadalne, to polecam tą wiedzę osobom, które lubią dobrze zjeść. Tak? Dlaczego? Co jest szczególnego właśnie w tym, żeby, że te osoby w szczególności? Bo lubię takie osoby. One wtedy wszystko mi zjadają, nie dostają mi resztki, wyliczą talerz. To raz. Drugie, docenią kunszt kulinarny. Te smakowe jakby połączenia. Poza tym jakby te dzikie roślinki, one jakby wzbogacają nasze menu, nasz jadłospis codzienny. Powodują, że nie mamy tej monotonii. Poza tym, żeby je pozyskać, trzeba iść na spacer. Trzeba się ruszyć, trzeba wyjść z domu. Najlepiej wtedy wszystkich wziąć ze sobą i zrobić piknik. Dobrze, ale wyjść na spacer, no to trzeba jeszcze mieć, nie wiem, jakąś wiedzę. No tak. Albo w głowie, albo... W książce fajnej. Książce fajnej. Jaką książkę byś poleciła?
No najlepiej kupić sobie klucz do oznaczania i umieć się nim posługiwać. Mhm. Albo w jakiś fajny atlas, w którym znajdziemy rośliny występujące na nizinach. I umieć się nim posługiwać. Czyli? Mowszowicza polecam. Ma genialny klucz do oznaczenia roślin dla blondynek, jak ja to mówię, po kolorach kwiatów. Super. Bardzo łatwo, tak, bardzo łatwo się nim posługiwać. Jeśli chodzi o atlasy, bardzo dużo teraz atlasów wznawiają wydawnictwa, bo jednak jest to zapotrzebowanie. Nie wiem, czy mogę reklamować miejsce, kupić. Nie, niekoniecznie. Ogólnie w księgarniach można kupić sporo książek takich zielarskich. Najlepiej zanim kupimy, to otwórzmy tą książkę i zobaczmy, czy roślina jest, jak jest roślina fotografowana. I teraz no mogę, właśnie, powiedzieć mniej więcej, na co zwrócić uwagę. Opis opisem, ale zdjęcie, które nam pomoże w identyfikacji tej roślinki, to nie może być to sam kwiat. To musi być. Tak jest często. Bardzo często, no bo ładnie to wygląda i jest kolorowe i każdy, zachwyca się, piękna róża i tak dalej, ale nie widać, czy to jest naprawdę róża, bo nie widać gałązki, listka, czy ma kolce, jaka to róża, czy dzika, czy uprawna. Poza tym zwróćmy uwagę, kto wydawał tą książkę. Wydawnictwo naukowe, wydawnictwo jakiegoś uniwersytetu będzie miało najmniej błędów. Ponieważ ja zauważyłam, że te popularne książeczki, które można kupić czasami w kiosku albo w popularnych księgarniach, wydawane są przez jakieś nieznane wydawnictwo z nauką nic wspólnego, ma błędne podpisy. Błędne są zdjęcia, albo nie jest to sprawdzane pod względem merytorycznym. Na co zwrócić jeszcze uwagę? Nie chodzi o grubość. Chodzi o jakość tej książki. I jeżeli ja się nauczę 50 roślin z tej książeczki, to już jestem 50 roślin do przodu, ale jakie będę umieć rozpoznawać i używać. Są książeczki, które jakby kompleksowo opisują to, te roślinki, typu najpierw mamy jak je rozpoznać, a później użycie ich. Ja na uniwersytecie pokazywałam taką jedną książeczkę. Praca zbiorowa zresztą. No i odsyłam, tak, jakby do mojej strony i do bloga, tam też o tych książkach wspominam od czasu do czasu. Tak. Wspominałaś jeszcze, że żeby zebrać te wszystkie rośliny jadalne, należy wyjść na spacer, ale jeżeli ktoś mieszka w takim mieście, jest to centrum, więc nie zawsze są takie miejsca zielone, do których można się blisko udać, no bo nie oszukujmy się, ludzie w dzisiejszych czasach żyją w naprawdę dużym pośpiechu, niestety, przez co czasem nie ma czasu na taką dalszą podróż. Czy mimo wszystko tutaj gdzieś tak, powiedzmy, między blokami też możemy znaleźć takie rośliny jadalne? To znaczy, możemy potrenować rozpoznawanie, ale spożywać nie radzę. Tam chodzą ludzie i inne zwierzaczki, a poza tym no, to są ruchliwe ulice. Jeżeli osoba nie ma czasu wyjść na spacer i zebrać sobie tych dzikich roślin jadalnych, to znaczy, że ona się do tego nie nadaje i niech kupuje w sklepie normalnym, tak? Zwykłe rośliny. Nie jest łatwe. To nie jest łatwe, to wymaga od nas pewnego zachodu. No ja wolę spędzić 2 godziny w lesie niż 2 godziny w markecie. Jasne, to akurat się podzielam zdanie w 100%, bo ja nie przepadam za chodzeniem po marketach, zdecydowanie wolę wyjść sobie ze znajomymi, nawet po prostu pochodzić, pospacerować. Niekoniecznie zbieram rośliny jadalne, ale niestety jeszcze nie mam tej wiedzy, ale po dzisiejszym spotkaniu szczerze przyznam, że myślę, że bardziej się zagłębię w ten temat. I chyba nie tylko ty. No właśnie. To co, teraz filmowa miłość? Krótka przerwa na piosenkę. A do rozmowy wracamy właśnie po filmowej miłości. Wracamy do rozmowy na temat jadalnych roślin. Kasiu, powiedz, czy ty masz jakąś swoją ulubioną roślinę? Jestem wyznawczynią pokrzywy. Dlaczego akurat pokrzywa? Czy to ta historia z dzieciństwa, że się poparzyłaś, czy jednak jakieś inne mają na to efekty? Oprócz tego, że parzy, jest taka trudna.
trzeba się ją okiełzać, jest wyzwaniem, to raz. Druga super smakuje i można ją wcisnąć do wszystkiego. Do ciasta czekoladowego, zrobić pesto, zrobić pierogi, zrobić kluski, zrobić zupę. Poza tym taki myk kulinarny, jak zabraknie wam do rosołu wołowiny, wrzućcie 3 listki pokrzywy i będziecie mieli jak z wołowiną. Naprawdę? Naprawdę. O la la. Super, super. A czy możesz poradzić... No bo tak, zbliżają się wakacje, prawda? Tak. Zbliża się lato i tradycyjnie pewnie będzie plaga na przykład komarów. Jakie zioła, czy są jakieś zioła, czy są jakieś rośliny właśnie, które odstraszają komar? Są, nie tylko komary, ale i kleszcze, których teraz wszyscy panicznie się boimy, bo ja wszyscy mają boleriozę. No to tak, roślinka to wrotycz, goździk. Tak, to są takie dwa zioła, które najsilniej działają. Lawenda. Lawenda też działa na myszy i na gryzonie. Goździk taki prawdziwy, więc trudno dostać go u nas jakby w dziko rosnących lasach, bo my nie mamy takiego klimatu, ale olejki eteryczne, nie zapachowe, eteryczne, spokojnie możemy wykorzystywać. Wystarczy na taki pojemniczek po perfumach, on ma chyba 250 albo 200 ml. Mhm. 5 kropel w wodzie albo w wodzie z alkoholem, bo wtedy też inaczej pachnie ten olejek. Mhm. Wymieszać i spryskiwać się, jak idziemy do lasu. Wtedy spokojnie się zabezpieczymy przed insektami, komarami i różnymi innymi. A słyszałam o takim czymś, co się nazywa chyba kocimiętka. No, kocimiętka, że to też odstrasza komary? Odstrasza komary, ogólnie mięta odstrasza, lawenda odstrasza, tylko że jak mamy w ogródku miętę, to będą koło niej latać komary, dopóki nie poruszymy tą miętą, to wtedy uwalniają się olejki eteryczne i odstraszają. A jeśli chodzi o kocimiętkę, tak, jak najbardziej, tylko trzeba się jakby przygotować na to, że inne rzeczy będą nas lgnąć. Na przykład? Koty i inne zwierzęta. Aha, no ale na drugie piętro balkonu, to myślę, że koty mi się nie wdrapią. Ale wiewiórka. Wiewiórka? No, chciałabym to zobaczyć. To polecam. Myślę, że lepsza wiewiórka niż komary. Na pewno mniej uciążliwa. Także... Podobno są nosicielkami wścieklizny. Podobno, ale podobno wszystkie kleszcze mają boreliozę, tak jak powiedziałeś. Tak, ale ja poruszyłaś, wspomniałaś o kotach, no dobrze, czyli kocimiętka będzie przyciągała koty, tak? Znaczy nie tylko, ogólnie zwierzęta, bo ona, olejki eteryczne, kocimiętki działają bardzo na nasz układ nerwowy i zmieniają nasze stany świadomości. O. Czujemy się bardzo bosko przy niej. Nie tylko koty. Aha, ja bym potrzebowała czegoś, co by miało działanie dokładnie odwrotne, co by odstraszało koty. Właśnie koty, które upodobały sobie w ogródku pewne miejsce i zrobiły sobie tam toaletę. Nie ma szansy? Nie ma szans. To jest kot. Aha, czyli co? Drut kolczasty na przykład? I tak wejdzie tam. No to mnie nie pocieszyłaś. No musisz szukać jakichś sposobów. Zmienić jeżeli... kota. Aha. Powiem sąsiadowi, żeby zmienił kota. Musisz poszukać jakiegoś rozwiązania i wtedy Kasi przekażesz, że jednak jest jakiś cudowny znaczy, sposób. Znaczy można odstraszać zwierzęta. Są takie chemiczne preparaty, które powodują, że na przykład kot wejdzie, powącha i będzie go nosek bolał. Ale to jest właśnie typu ból. Mhm. Bo sam zapach to trudno, naprawdę trudno. Ewentualnie zapachy innych zwierząt. Ale to bo takie, na dziki które... na przykład działa zapach człowieka i kupuje się takie feromony, które się spryskuje rogi pola i wtedy dzik nie wejdzie na pole. No to ze zwierzętami, z kotami jest podobnie, tak? Wystarczy psa, zapach. Aha. No. Dobrze, to pytanie już, odpowiedź mniej więcej znam na to pytanie. Wiem, że organizujesz różne warsztaty zielarskie, kulinarne. Gdzie można znaleźć informacje na ten temat, jeżeli ktoś chciałby nauczyć się czegoś, dowiedzieć się o dzikich roślinach jadalnych od fachowca? To znaczy, ja wszystkie informacje zamieszczam na fanpage'u na Facebooku. W miejskiej kniei Katarzyna Mikulska. Jestem jedyna taka. Zresztą jak na Google się w nie wpiszę, też wyskakuje.
tylko ja. No i ogólnie tam są podane, no Facebook jest taki, że tam jakby te posty uciekają, mam taką grupę też otwartą, gdzie można sobie wskoczyć, też się nazywa W Miejskiej Kniei. Czyli Facebook i... Tylko, że na tej grupie zamieszczam nie tylko swoje warsztaty, ale ogólnie zbieram informacje o warsztatach i kursach z całej Polski. Bo nie każdemu jest blisko do mnie, a nie tylko ja prowadzę takie warsztaty. Rozumiem. Wracamy do rozmowy po piosence. Le temps d'un souffle coupé par un soir tardif d'été. Les anges partir avant et leur visage taché de blanc. Je crois qu'il est trop tard pour t'avouer que j'ai mal. À mon cœur mourant et mes souvenirs tachés de blanc. La mort nous bercera. Cały czas rozmawiamy z Kasią Mikulską na temat roślin jadalnych, dzikich roślin jadalnych. Ale teraz odrobinę może zmieńmy temat, bo wiem, że brałaś udział w Żywej Bibliotece i grałaś, byłaś szeptuchą. To znaczy jestem szeptuchą. Jesteś, no jesteś szeptuchą, tak. I może przybliż swoją postać. Moją postać. To znaczy, no jestem tą szeptuchą, czyli jakby tą taką medyczną mądrością na wsi, nie tylko, bo i duchową, i psychologiczną, nie tylko cielesną, bo człowieka trzeba jakby patrzeć na niego trójwymiarowo, nie tylko chora nerka, tylko coś jeszcze. No i zostałam tam zaproszona i jakby omawiałam, odpowiadałam na pytania, tak, ludzi, którzy byli ciekawi w ogóle, co to jest ta szeptucha. No to jest po prostu ta, co wie, tak. Mm-hmm. Ale co ona wie? Ona wie wszystko? Tak. Coś ty. Przynajmniej dążę do tego, żeby wiedzieć wszystko. No i z jakimi problemami ludzie do szeptuchy przychodzą na przykład? No na przykład z tym, że nie mam pracy, albo to, że jestem brzydka, albo to on mnie nie kocha, albo to, że ktoś rzucił na mnie klątwę i tak dalej. Ktoś mnie przeklął, nic mi się w życiu nie udaje, albo jestem po prostu przeziębiona i nie mogę sobie z tym poradzić. A w jaki sposób im pomagasz? Rozmawiam. Samą rozmową? To znaczy, mogłabym rozmawiać przez telefon, ale chodzi o kontakt osobisty z taką osobą, bo do mnie trzeba przyjść, tak? Ja, nie wiem, ze zdjęcia czy przez telefon nie pomagam. Wizyt domowych też nie ma? Nie. Staram się, żeby jednak ta osoba się ruszyła z tego. Oczywiście. Druga sprawa to że no, słucham, mają ze mną kontakt i jakby mówię jak jest. Czyli nikomu się nie przypodobuję, nikomu, nie wiem, nie przymilam się, tylko mówię tak jak jest, że jest leniem, to jest leniem, jeżeli sobie coś wymyślił, to jest wymyślone. To, że nie ma lekarstwa na miłość, po prostu rzuć faceta, wymień, tak? No to jest prosta rzecz, kwestia przyzwyczajenia. Ważne jest, żeby jakby, no i oczywiście daję jakąś tam recepturę, typu jeżeli ktoś pracuje, ma pracę stresującą, no to wiadomo, że ta melisa, lawenda czy coś przepiszę, ale czy tam zaradzę, żeby używać, tak? Mhm. Ale no ważne jest to, żeby nie było praca dom i internet. Dzisiejsza zguba. Jasne. Kasiu, w poprzedniej godzinie wysłuchaliśmy materiału dźwiękowego, w którym wypowiadał się Maciej Tracz. Brawo. Brawo, wreszcie się nie pomyliłam. Maciej Tracz. Jeżeli teraz Maciej nas słucha i słuchał wcześniej i słyszał moje przejęzyczenia, to najmocniej przepraszam, Maciej Tracz. I była mowa między innymi o kongresie prepersów, który zaczyna się konwent. Już... Konwent prepersów już w piątek w Warszawie się zaczyna. Tak. I z tego co wiem, ty też tam będziesz. W części leśnej. W części leśnej. Tak. A czy ty jesteś prepersem? Tak, jestem prepersem. Kobietą. Kobieta prepers i specjalizujesz tak. się w, oczywiście w dzikich roślinach jadalnych. Tak, ale ogólnie jeśli chodzi o prepers, tak, preparing, jak to nazywają, to jest pozyskiwanie jedzenia ogólnie.
czyli nie tylko roślinki, bo człowiek, który ma wysiłek fizyczny, musi przejść jakieś tam kilometry, no samymi roślinkami nie da rady. Czyli tego będziesz uczyła uczestników podczas konwentu, rozumiem? Tak, tak. Mhm, tego, czy też między innymi tego. Kasiu, jeżeli ktoś chciałby spróbować jedzenia właśnie z tych dzikich roślin jadalnych, a wiemy, że ty takie rzeczy przygotowywujesz, takie specjały, tak, to gdzie można tego skosztować? Czy trzeba do ciebie się wybrać, czy też można w oczywiście, jakimś miejscu? Oczywiście, że trzeba do mnie przyjechać. Tam w sobotę ruszam z restauracją leśną, gdzie będzie można na łonie natury skosztować moich jakby przysmaków. To w tą najbliższą sobotę? Tak, w tą najbliższą sobotę, ale to będzie beze mnie. Tylko będzie moje jedzenie, bo ja wtedy jestem na zlocie zielarskim. W sobotę na zlocie zielarskim? Niedzielę na Prepersach. A od czwartku mam harcerzy. Czyli bardzo aktywny weekend. Joj. Bardzo aktywny, super. Już nie mogę doczekać. A propos jeszcze degustowania moich potraw, zawsze towarzyszą one moim kursom i plenerom. A najbliższy kurs kiedy? Dzisiaj. Gdzie? O 17. Można jeszcze przyjść? Można. Super. W takim razie wszyscy, którzy zainteresowani jedzeniem prosto od roślin, dzikich roślin, dzisiaj o 17. Stowarzyszenie Sztuka Dobrego Życia. Właśnie tam powinni się udać i to jest najlepsza okazja i zachęta do tego, żeby spróbować zmienić swoje menu. A ja przypominam, że ciasto czekoladowe z pokrzywami, niebo w gębie. Przepis jest na blogu. Tylko, że u mnie z gotowaniem i pieczeniem to jest tak dość średnio. Muszę się wybrać do ciebie i w twoim wykonaniu Czyli ponownie skosztować. Kurs gotowania jeszcze przy okazji. Tak, przydałby mi się bardzo. Dobrze, Kasiu, pięknie dziękujemy ci za to, że mogliśmy z tobą porozmawiać, że słuchacze pewnie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy. No i cóż, do zobaczenia następnym razem i do usłyszenia. Dziękuję, do zobaczenia.